koniec maja przyszedł czas na kolejną karpiową wyprawę. Wybór padł na zbiornik elektrowni Rybnik. Jego łowiska chyba nikomu nie trzeba przedstawiać. Razem z Łukaszem z teamu Prologika i Rafałem z RK Bajc mieliśmy spędzić 3 doby na zrzucie ciepłej wody. Choć zdawałem sobie sprawę, że nie jest to długa zasiadka, wierzyłem, że uda się złowić upragnionego karpiowego giganta. Dlatego już podczas długiej podróży nie mogłem doczekać się widoku Rybnickiego Morza i rozpoczęcia tej ekscytującej zasiadki.
Daniel, na nagrywanie? Na moim? Albo Lukasz? Narataj! Possible solution, rewire our connection. Maybe less consumption. Imagine from a mind of isolation. Witajcie. Udało mi się złowić przed chwilą drugą rybę zasiadki, w sumie trzecią, ale tej pierwszej bardzo małej nie liczę. To też nie jest za duży karpie jak na ten zbiornik, ale cieszy. Około może 7-8 kilo. Zaraz go zważymy. Zestaw wywieziony dosłownie około godzinki wcześniej. Poszło tutaj same kulki i Squid Orange z firmy RK Bites. Jedna kuleczka 24 mm. Rybka bardzo fajnie zapięta. Udało mi się bez problemu ją doholować tutaj do brzegu. Cieszę się bardzo, bo co prawda nie są to za wielkie ryby, ale cieszą. Zawsze lepiej łowić takie niż w ogóle siedzieć bez brania. Więc czekamy na więcej. Mamy jeszcze troszeczkę czasu, praktycznie doba łowienia, więc myślę, że spokojnie jeszcze coś dołowimy.